W przedostatniej kolejce PGNiG Superligi piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra spotkały się z Wistalem Gdynia. Do przerwy jeleniogórzanki dotrzymywały kroku rywalką. Przegrywały zaledwie 13-16. Doskonale w bramce spisywała się Katarzyna Deniańczuk. Początek gdzieś może tam ta granica trzech bramek, nie mogliśmy gdzieś jej przełamać. Wydawało się, że w końcówce już tam odskoczyliśmy na pięć bramek, ale jakieś tam dwa błędy. No i znów się zdobiło trzema, ale mimo wszystko wydaje mi się, że cały mecz pod naszą kontrolą, także wszystkie dziewczyny pograły. Myślę, że to, że też jesteśmy zdrowi, mamy teraz 3 tygodnie przerwy, wracamy z dobrych nastrojach do Gdyni. Po zmianie stron walczące o Mistrzostwo Polski gdynianki zdeklasowały nasz zespół, z każdą minutą powiększając przewagę. Ostatecznie KPR Jelenia Góra przegrał z Wistalem Gdynia 25-32. Początek tego meczu mógł wyglądać całkiem inaczej, bo te można powiedzieć odpałów, tak? Dogodnych sytuacji, ale tak naprawdę to powinno być zamienione na bramki. No i musieliśmy gonić, tak? To w ataku pozycyjnym Gdynia musiała się mocno natrudzić, żeby zdobyć bramkę, bo tą przewagę uzyskała tylko i wyłącznie z 5 kont, które wyprowadziła w pierwszej połowie i dlatego tak było. No, na razie nawiązaliśmy z nimi do 38 minuty. Myślałem, że tak się będzie cały mecz ciągnął tymi trzema, czterema. No ale gdzieś tam no, trochę tej zimnej głowy też zabrakło. Za tydzień jeleniogórzanki rozegrają ostatni mecz rundy zasadniczej przed własną publicznością. Ich rywalkami będzie Sambor Tczew.